Przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka. Wir lesen Markus 7, Vers 24 bis zum Ende des Kapitels. Marek 7, od wiersza 24 do końca tego rozdziału. I wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i wstąpił do domu, ale nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Nie mógł się jednak ukryć. Lecz niewiasta, której córka miała ducha nieczystego, skoro usłyszała o nim, przybiegła i padła mu do nóg. A niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, i prosiła go, aby wypędził demona z córki jej. Ale on rzekł do niej: pozwól, aby wpierw nasyciły się dzieci, bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. A ona, odpowiadając, rzekła do niego: tak jest, Panie. Wszakże i szczenięta jadają pod stołem z okruszeń dzieci. I rzekł do niej: dlatego słowa idź, demon wyszedł z córki twojej. A gdy wróciła do domu swego, znalazła dziecko leżące na łożu, a demona nie było. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia i przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył na nie rękę. A wziął go na bok od ludu, osobno, włożył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej im oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. I kapitel 6 und 7 können wir zusammenfassen. Rozdziały 6 i 7 możemy połączyć razem, czy streść spiąć razem. Wir könnten sagen, wir sehen in Kapitel 6 und 7 Widerstand und Gefahren auf dem Weg des Glaubens. Możemy to trochę tak jakby streścić takim i taką wspólną myślą, że widzimy w nich przeciwności i niebezpieczeństwa na drodze wiary. In Kapitel 6 sehen wir Satan, w szóstym rozdziale widzimy szatana, który występuje jak lew ryczący. Jedno miejsce do tego przeczytamy. Z pierwszego listu Piotra 5, vers 8. Ósmy wiersz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Wir vergessen das manchmal, dass Satan auch heute noch der brüllende Löwe ist. Czasami o tym zapominamy, że szatan również i dzisiaj jeszcze jak ten lew ryczący występuje, nim jest. Obwohl er besiegt ist, auch heute noch Macht und List. Chociaż jest zwyciężony, to dzisiaj jeszcze on działa w mocy i chytrości swojej. In unserem Kapitel ist er mehr der Engel des Lichts. Ale w naszym rozdziale tutaj, który czytaliśmy, on jest bardziej aniołem światłości. Wir lesen daraus aus 2. Korinther 11. Z 2 Koryntów 11 do tego przeczytamy. Vers 4. Drugi Koryntów 11, wiersz 4.
2. Korinther? 11, Vers 4. 11, Vers 4. Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Und Vers 14. I 14. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Satan versucht das Wort Gottes auszuhebeln. Szatan jest tym, który próbuje na wszelkie sposoby wybierać i zabierać Słowo Boże. Das war seine Strategie vor 2000 Jahren. Taka była jego strategia działania przed 2000 laty. Und das ist auch seine Strategie heute. I taką samą strategię on jeszcze dzisiaj używa. In dem ersten Abschnitt Markus 7 Vers 1 bis 5. Ale w pierwszej części rozdziału 7 w Ewangelii Marka od pierwszego wiersza sehen wir, die religiösen Führer nehmen Anstoß daran, dass die Jünger mit ungewaschenen Händen gegessen haben. Tutaj widzimy w tym rozdziale, że na przykład ci przewodnicy ludu gorszyli się tym, że uczniowie przychodzili i nie mytymi rękoma spożywali posiłek. Es waren also religiöse Menschen. A więc byli tam obecni religijni ludzie. Aber sie waren ohne Gott. Ale chociaż byli religijni, nie mieli Boga. Das macht der Herr dann deutlich in den Versen 6 bis 13. Od 6 do 13 wiersza Pan to przekazuje, przedstawia bardzo wyraźnie, że oni takimi byli. Er verurteilt diese religiösen Führer, nennt sie Heuchler in Vers 6. On potępia tych ludzi, nazywając ich obłudnikami w 6 wierszu. Nach außen tat sie fromm, waren aber innerlich gar nicht fromm. Na zewnątrz oni się pokazywali jak bardzo pobożni ludzie, ale wewnętrznie nie było nic z tej pobożności. Und er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament. I Pan tutaj nawet i cytuje miejsce ze Starego Testamentu. Er macht also deutlich, dass Gott vorher schon über den Zustand dieses Volkes etwas gesagt hatte. A więc w ten sposób Pan Jezus jasno wskazuje, że Bóg już dużo wcześniej wiedział o tym, że taki stan nastanie. Und zwar, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. I mówi tutaj z Izajasza, lud ten czci mnie wprawdzie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Das heißt, das innere und äußere stimmt nicht überein. A więc taki stan, kiedy to, co na zewnątrz, zupełnie nie pokrywa się z tym, co jest wewnątrz. Sie lehren Menschengebote. Mówi dalej, że oni nakazów ludzkich kazali przestrzegać. Und das Gebot Gottes haben sie aufgegeben. Ale to, co jest Bożym przykazaniem, oni to anulowali. So weit kam die religiöse Führerschicht. Tak właśnie daleko zaszli ci, którzy byli w tej warstwie przewodników ludu. Und es fällt uns auch gar nicht schwer, eine Parallele in die heutige Zeit zu finden. Nie jest to wcale trudne dla czytelnika Biblii, żeby znaleźć powiązanie z dzisiejszymi tymi właśnie ludźmi o podobnym pokroju. Es gibt Länder, wo man noch sehr religiös ist, auch christlich religiös ist. Są kraje, w których jeszcze zachowywana jest religijność i taka zewnętrzna chrześcijańska religijność. Aber keine Beziehung zu Gott hat. Ale nie ma się wiele tam relacji z Bogiem. Und auch die Lehre des Wortes Gottes aufgegeben hat. A wyraźnie widać, że nauka Słowa Bożego została zepchnięta na bok, czy w tło. In Vers 13 wird noch gesagt, dass sie das Wort Gottes ungültig machten. W 13 wierszu tego rozdziału 7 w Ewangelii Marka Pan mówi, tak unieważniacie Słowo Boże. Also der Herr stellt diese religiösen Menschen ins Licht. Pan Jezus tym, co tu czyni, stawia tych religijnych ludzi w świetle Bożym. Zeigt ihren Herzenszustand auf. Przedstawia, jaki jest prawdziwy stan ich serc. Und auch die religiöse Grundlage. I przedstawia także i fundament religijny, na którym stoją. Und dann in den Versen 14 bis 23. Dalej, od 14 wiersza tego 7 rozdziału do 23. Zeigt er, dass das Böse aus dem Inneren des Menschen herauskommt. Pan Jezus wyjaśnia,
że zło, jeśli się pojawia u człowieka, to ono wychodzi z wnętrza człowieka. Das Thema ist nicht eine äußere Verunreinigung. Więc nie chodzi tutaj o jakieś zewnętrzne zanieczyszczenie, tak jak o te ręce chodziło. Sondern das Böse kommt letzten Endes aus dem Herzen hervor. Lecz to, co jest naprawdę nieczyste i złe, to przychodzi, wychodzi z serca człowieka. Obwohl die Menschen so böse sind. I chociaż ludzie są tacy źli, Gott ablehnen, którzy odrzucają Boga, das Wort Gottes ablehnen, odrzucają Słowo Boże, ist der Herr in seiner Gnade bemüht. A Pan Jezus mimo to starał się o ludzi. Er resigniert nicht. I nie zrezygnował. Wir hätten sicherlich längst alles Schluss gemacht. My, gdybyśmy w takich okolicznościach mieli działać, to pewnie w większości już byśmy po prostu dali sobie spokój. Ale nie Pan Jezus. Das sehen wir in diesem beiden Abschnitt, die wir gelesen haben. I to widzimy właśnie w tym rozdziale, który czytaliśmy. In dem ersten Abschnitt geht es um eine Frau, die aus den Nationen kommt. I w tym konkretnym fragmencie, który przeczytaliśmy, widzimy kobietę, która pochodziła z narodów, nie była Żydówką. Und er öffnet sich in Gnaden ihr gegenüber. I nawet wobec tej kobiety Pan Jezus otwiera dostęp do łaski swojej. Und im zweiten Abschnitt geht es um solche, die zu Israel gehören. A w drugim fragmencie, który przeczytaliśmy, chodzi raczej o takich, którzy należą do Izraela. Und auch da ist er in Gnade tätig. I także i tam on używa swojej łaski do działania. Vers 24. Er bricht auf von dort, geht weg. 24. wiersz nam mówi, że on wyruszył stamtąd i odszedł. Wir sind ja alle, die wir unsere Sünden dem Herrn Jesus bekannt haben, Zuflucht zu der Gnade Gottes genommen haben, auch Diener. My wszyscy, którzy Panu Jezusowi przynieśliśmy nasze grzechy, wyznaliśmy Mu je, staliśmy się przez łaskę Bożą Jego sługami. Der Herr wusste ganz genau, wann er weitergehen musste. Pan Jezus wiedział dokładnie to, kiedy ma iść z jakiegoś miejsca dalej. Und warum ging er weiter? A dlaczego on chciał iść dalej? Gott, sein Vater, hat ihm Klarheit gegeben. Po prostu dlatego, że Bóg, jego ojciec, który mu służył, dał mu jasność co do tego, że ma to miejsce zostawić iść dalej. Und auf der anderen Seite das Wort der Gnade hat er verkündigt. Z drugiej strony on głosił słowo łaski, aber auch das Gericht, ale również i powiązaniu z tym słowo o sądzie przychodzącym. Wenn man ihn dann ablehnt, dann geht er nicht. I gdy go odrzucano w związku z tym, co głosił, to Pan Jezus po prostu usuwał się z takiego miejsca, szedł dalej. Der Mensch hat immer nur eine ganz begrenzte Zeit, wo er sich bekehren kann. Oznacza to dla nas, że człowiek ma naprawdę przed Bogiem ograniczony czas, w którym może się nawrócić. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz. Dlatego Słowo Boże tak podkreśla. Dziś, jeśli Jego głos słyszycie, nie zatwardzajcie swoich serc. Leben der Menschen. Augenblicke, wo man ganz besonders merkt, Gott klopft an die Herzenstür. Pan Jezus daje człowiekowi życie, ale nie w dowolnym momencie, tylko wtedy, kiedy człowiek rzeczywiście bardzo wyraźnie to odbiera, teraz Bóg puka do drzwi mojego serca. Wie traurig, wenn er dann weitergeht. Jakżeż jest to smutne, jeżeli Pan Jezus musi zostawić i iść dalej. Weil wir nein gesagt haben. Dlatego, że na przykład powiedzieliśmy mu nie. Er geht in das Gebiet von Tyrus und Sidon. Tak tu też było. Pan Jezus wyruszył stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Diese beiden Städte liegen im Norden. Te dwa miasta, one leżały na północy. Waren außerhalb von Israel. I one już były miastami poza granicami Izraela. Und er tritt in ein Haus ein. I Pan Jezus tu, w tym miejscu, poza granicami Izraela, wstąpił do domu pewnego. Er geht jetzt also in den Bereich der Familie hinein. A więc wchodzi gdzieś w jakąś rodzinę. W taki prywatny po prostu obszar. Nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Nie tak bardzo publicznie. Sondern er hat das einzelne Haus vor sich. Lecz w jakiś pojedynczy dom. So möchte er auch heute ein ganzes Haus erretten, nicht? Tak i dzisiaj Pan Jezus wchodzi do jakiegoś domu i chce go w całości ratować.
Und er wollte nicht, dass es jemand erfahre. Ale czytamy tutaj, że Pan Jezus nie chciał, aby ktoś się o tym dowiedział. Warum wollte er das nicht? Dlaczego Pan Jezus nie chciał? Es ist eine ganz ernste Sache hier. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo poważna sprawa. Jetzt ist bald wieder die Zeit, wo wir die Kalender verteilen. Das machen wir auch gerne. Na przykład tutaj mamy taki czas, kiedy przeważnie jesienią, kiedy się wiele kalendarzy rozdaje, czynimy to chętnie. Aber der Herr wollte hier nicht mehr, dass er bekannt wurde. Wie ernst ist das? Ale jakże poważnym jest, kiedy Pan ogranicza coś takiego i nie chce, aby się ktoś dowiedział o tym, że on jest. Augenblicke geben, wo der Herr sagt Schluss. To znaczy, że mogą być takie chwile w danym miejscu, gdzie Pan Jezus mówi koniec. Der Herr kann das. Pan to może. Der wusste auch genau, was immer zu tun war. On wiedział dokładnie, co należało gdzie robić. Wir haben immer die Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben. My mamy ciągle to zadanie, aby rozpowszechniać Ewangelię. Das wollen wir auch gerne machen. Chcemy też to czynić. Aber hier zeigt seine Zurückhaltung. Ale tu Pan pewną powściągliwość wykazuje. Eine Grenze ist überschritten. Dlatego, że zostały przekraczone pewne granice. No nie chciał już. Wie traurig muss das den Herrn gemacht haben, dass dieser Herzenszustand dermaßen hart war. Jakżeż to musiało być dla Pana bolesne, że w Izraelu serca były tak pozamykane, że on po prostu chciał się w pewnym sensie ukryć. Man wollte ihn nicht. Nie chciano go. Man wollte seine Botschaft nicht. Nie chciano jego poselstwa, tego, co przyniósł ze sobą. Er war gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. On był posłany do tych, którzy byli pogubionymi owcami z domu Izraela. Und Israel, diese erste Nation. I Izrael, ten lud wybrany, pierwszy. Sie hatten ihn abgelehnt. Oni go odrzucili. Und dann sagt die Schrift hier, er konnte nicht verborgen bleiben. Ale Słowo Boże tu odkrywa, nie mógł się jednak ukryć. Wenn hier ein Präsident vor dem Haus vorfährt, gdyby tutaj prezydent przed domem przejeżdżał, dann würde jeder etwas merken. Każdy by przecież zauważył to, że to prezydent przejeżdża. Große Autos. Wielkie samochody, wiele policji i nie wiadomo, kto jeszcze by mu towarzyszył. Nie dałoby się tego nie zauważyć. Jeżeli chodzi o Pana Jezusa, on nie miał. Ohne Herrlichkeit gekommen. On nie miał wyglądu, który by nam się mógł podobać. Nie występował w takim rzucającym się w oczy otoczeniu. Man konnte ihn überhaupt nicht unterscheiden von anderen Menschen. Trudno by go było rozróżnić nawet, jak go ktoś nie znał od innych ludzi. Johannes musste sagen, unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Jan nawet w swojej Ewangelii musiał napisać, między wami stoi ktoś, kogo wy nie znacie. Judas musste den Feinden ein Zeichen geben, Judasz Iskariot musiał umówić się na znak, jaki da wrogom, aby wiedzieli, o kogo chodzi. So sehr ist der Mensch geworden. Tak bardzo Pan Jezus był niepozorny w swoim postępowaniu, stał się człowiekiem. Ale dlaczego tu jest napisane, mimo to, że nie mógł się jednak ukryć? Dlatego, że Pan Jezus miał moralne, po prostu promienie miał moralnie. Jego obyczaje były i moralność, i ta wartość były tak niesamowite, błyszczące przed wszystkimi. Seine Augen, jego oczy, müssen eine Reinheit ausgestrahlt haben, die ihresgleichen sucht. One po prostu promieniowały czystością, jakiej nikt nigdy nie widział. Seine Person erstrahlte immer. Jego osoba po prostu promieniała dobrocią. Wenn er einer Person gegenüber stand, wurde alles offenbar. I gdy on stał wobec jakiejś osoby, wszystko stawało się naraz w jego świetle jawne. Es war das wunderbare Licht der Gnade Gottes.
To światło, o którym mówię, wewnętrzne światło Pana Jezusa, było tym wspaniałym światłem łaski Bożej, o której pisze Piotr później. Natürlich hat er alles ans Licht gestellt. Oczywiście, że Pan Jezus wszystko stawiał w świetle. Aber es war gleichzeitig vollkommene Liebe Gottes, die er offenbarte. Ale jednocześnie pokazywał to w miłości Bożej, doskonałej miłości Bożej. Er wollte jeden retten. Dlatego, że on pragnął każdego człowieka ratować. Wie schön ist das, wenn auch bei uns das gesehen wird. Jakżeż to jest piękna rzecz, jeżeli coś z tego można zaobserwować również wśród nas. Wenn unsere Nachbarn wissen, wir sind anders. Gdy nasi sąsiedzi wiedzą, ci ludzie są inni. Wir lieben das Gute, das Schöne, das Reine. Oni kochają to, co jest dobre, co jest piękne, co jest czyste. Das, was den Herrn ehrt. To właśnie może czcić Pana. Vers 25 heißt es, vielmehr hörten sogleich eine Frau von ihm. Tak, ale czytamy w 25 wierszu, że o nim usłyszała niewiasta pewna z okolicy i ona natychmiast przybiegła. Der Wille des Herrn war, ich will nicht bekannt werden. Ze strony Pana Jezusa jego wolą było, nie chcę, aby ktoś o tym wiedział. Und dann die Gegenaussage, er konnte nicht verborgen bleiben. Ale Słowo Boże mimo to podkreśla, że nie mógł się jednak ukryć, a więc coś z tego wychodziło na zewnątrz. Und jetzt sehen wir auf einmal eine Frau vor uns. Naraz widzimy pewną kobietę z okolicy. Sie hört etwas von dem Herrn Jesus. Ona słyszy o Panu Jezusie. Die Energie des Glaubens, können wir sagen, wird auf einmal sichtbar. I możemy powiedzieć, tutaj okazuje się energia wiary, która natychmiast staje się widoczna. Das war sicherlich nicht einfach herauszufinden, wo der Jesus war. Der wollte ja nicht bekannt werden. Z całą pewnością nie było to takie proste wyśledzić, gdzie Pan Jezus teraz przebywa, bo on nie chciał, aby się ktoś o tym dowiedział. Aber diese Frau hatte Glauben. Ale ta kobieta miała wiarę. Wie alt muss man sein, um Glauben zu haben? Jak wiele lat trzeba mieć, żeby mieć wiarę? Kann jeder, nicht? Każdy może ją mieć. Diese Frau hatte die Energie des Glaubens. I ta kobieta, ona miała energię wiary. Und es geht, das ist hochinteressant. To jest naprawdę bardzo interesujące. Für mich sehr zu Herzen geht, es geht nicht um ihr persönliches Wohl. Mi to naprawdę idzie głęboko do serca, przenika. Że widać w niej, że ona nie troszczy się o siebie. Nie chodzi jej o jej własne dobro. Es geht um das Wohl ihrer Tochter. Ona ma staranie o swoją córkę. Gerade waren wir zum Gebet zusammen. Dopiero co byliśmy razem na kolanach w modlitwie. Wir haben für manche Gläubige gebetet, aber auch für manche Ungläubige. Modliliśmy się za niektórymi wierzącymi, ale też Panu wymienialiśmy tych, którzy są niewierzący w naszych rodzinach. Das ist etwas davon, nicht? To jest właśnie to, dokładnie o co chodzi. Glaubensenergie einzusetzen, indem wir glauben, dass wenn wir die Not dem Herrn sagen, er helfen wird. To jest właśnie to, kiedy w energii wiary przychodzimy do Pana Jezusa i Jemu przedkładamy tą rzecz, która nas boli, aby On mógł zadziałać. Es wird auch gesagt, die Frau hörte sogleich etwas von ihm. No więcej tu jest nawet napisane, że ta kobieta, ona zaraz, skoro tylko usłyszała o nim, zaraz przybiegła. In diesen Städten nördlich von Israel hatte man von dem Herrn Jesus Christus ja gehört. To znaczy, że w tych miastach na północ od Izraela słyszano o Panu Jezusie. Das war ja nicht nur in Israel bekannt, was er tat, diese Wunder. Te cuda, które on dokonywał, one nie tylko odbijały się echem w Izraelu. Man kann sich gut vorstellen, dass diese Frau auf eine Gelegenheit gewartet hat, mit dem Jesus in Verbindung zu kommen. Można sobie wyobrazić, że ta kobieta w pewnym sensie czuwała w swoim życiu, czekała na to, że będzie miała taką możliwość, żeby się z nim spotkać. Und das war das Töchterchen. Eine Verkleinungsform. I tutaj nawet jest powiedziane dokładniej w tłumaczeniu niemieckim przynajmniej, że to chodziło o córeczkę. Ona po prostu z czułością się do niej odwróciła. Macht deutlich, welche eine zärtliche Verbindung zwischen der Mutter und der Tochter war. To daje nam rozpoznać, jakie delikatne było uczucie między tą matką a jej córką. Und diese Tochter hatte einen unreinen Geist. Ale ta właśnie córeczka, ona miała nieczystego ducha. Wir alle, die wir hier im Raum sind, haben gesündigt. My wszyscy, którzy jesteśmy w tym pomieszczeniu zgromadzeni, byliśmy grzesznikami. Viele Sünden aufgehäuft. Wiele, wiele grzechów uczyniliśmy.
Wir waren auch Sünder vom Augenblick der Geburt an. Od początku naszego urodzenia byliśmy już grzesznikami. Denn wir hatten eine sündige Natur. Dlatego, że mieliśmy grzeszną naturę. Aber besessen zu sein von ale, den Dämonen. Ale być opętanym przez demona. War etwas ganz, ganz Schlimmes, nicht? To było coś daleko, daleko gorszego, strasznego. Natürlich ist jeder, der die Sünde tut, ein Knecht der Sünde. Oczywiście, że jest napisane, że każdy, kto czyni grzech, jest niewolnikiem grzechu. Der muss den Juden sagen, ihr seid aus dem Satan, Vater der Lüge. Pan Jezus, wiedząc o tym stanie, musiał nawet Żydom powiedzieć, waszym ojcem jest diabeł, który jest ojcem kłamstwa. Und dieses Mädchen war völlig abhängig jetzt von Satan. Ale ta dziewczynka, ona była całkowicie zależna od szatana, była w jego rękach. Satan bestimmte alles. On wszystko tutaj określał. Kennen wir heute auch solche Menschen? Czy dzisiaj znamy jeszcze takich ludzi? Wenn wir vielleicht auch nicht immer sagen können, dass der eine oder andere besessen ist. Może nie bardzo potrafimy powiedzieć, ten lub ów jest opętany. Aber wir alle kennen Personen, ale znamy wszyscy ludzi, die massiv unter dem Einfluss Satan stehen. Którzy rozpoznawalnie, naprawdę silnie tkwią pod mocą diabelską. Denken wir an Hurei. Pomyślmy o nierządnicach. Alkohol. O alkoholu. Ausschrift, nicht? Sie verhalten sich. Ausschrift. Ausschrift, narkotyki. Sie sind gebunden. Są ludzie, którzy są związani diabelską mocą. Sie tun Dinge, die an für sich eines Menschen unwürdig sind. Czynią w tym stanie rzeczy, które są niegodne ludzi. Du siehst sie. Widzisz ich. Ihr Gesicht ist entstellt. Widzisz, jak ich twarze są zmienione przez takie życie. Sie ruinieren ihre Gesundheit. Wie? Sie ruinieren ihre Gesundheit. Oni rujnują wprost swoje zdrowie. Und so ein Elend ist jetzt vor dieser Mutter. I teraz taka nędza jest tu przyniesiona Panu. Jede Mutter gibt alles für das Kind, nicht? Każda matka da wszystko za swoje dziecko. Und hier war diese Frau, war diese Tochter sogar besessen. A tutaj ta córka, o której czytamy, ona miała demon. Was macht sie? Sie kommt. Co robi ta mama? Przychodzi. Um praktische Hilfe vom Herrn zu bekommen, müssen wir zu ihm hingehen. Aby praktyczną pomoc otrzymać od Pana, musimy do Niego przyjść. Und er hat immer eine offene Tür, ein mitfühlendes Herz. I Pan zawsze ma otwarte drzwi i zawsze ma współczujące serce. Aber wir müssen kommen. Ale musimy przyjść. Das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder treffen muss. To jest osobista decyzja, którą każdy musi podjąć. Diese Frau hat gesagt, ich will kommen, damit es meiner Tochter besser geht. Ta kobieta miała w swoim sercu decyzję. Chcę przyjść do Niego, aby mojej córeczce się poprawiło. Dann fällt sie nieder. Wtedy pada mu do nóg. In Ehrerbietung ist sie vor dem Herrn. Ona jest po prostu w postawie pełnej czci dla Pana przed Nim. Wir müssen ganz klein werden vor dem Herrn. To znaczy i dla nas, że my, gdy chcemy coś od Pana otrzymać, musimy być bardzo ukorzeni przed Nim. Und wenn wenn wir klein werden, dann kann groß werden. Jeżeli my stajemy się mali, to On wtedy może się stać wielkim. So soll es sein. Tak powinno to być. Dann wird gezeigt in Vers 26, dass die Frau eine Griechin war. 26 wiersz wyjaśnia nam, że ta kobieta była Greczynką. Und sie bittet ihn jetzt. I ona prosi go. Das ist das dritte. Sie bittet. Ona po trzecie prosi. Wir können dem Herrn keine Vorschriften machen, nicht? My nie możemy Panu nakazywać, ani mówić przepisów żadnych, jak on ma postąpić. Bitten ist ein Ausdruck der Demut. Prawdziwa prośba to jest wyraz pokory przed kimś. Sie unterstellt sich der Persönlichkeit des Herrn. Ona po prostu stawia się poniżej osoby Pana. Und sagt gewissermaßen, übernimm du es, meine Not. I jej błagalnie jest takie, weź tą nędzę moją w swoje ręce. Er sollte also den Dämon austreiben, macht deutlich, welche Energie erforderlich war. Ona to czyniła, uczyniła, prosiła go, aby wypędził demona z jej córki. To znaczy, to pokazuje, jak potężną energię wiary ona w to zainwestowała. Auf der einen Seite eine riesige Not. Z jednej strony nędza jest ogromna.
Aber auf der anderen Seite der wunderbare Heiland nicht. Ale z drugiej strony jest wspaniały Zbawca, który może to uczynić. Und dann wird gezeigt, dass der Jesus der Herzenskenner ist. I dalej tylko widzimy, że Pan Jezus jest tym, który zna serca. Was wir denken, co my myślimy, weiß unser Nachbar nicht. Twój sąsiad tego nie wie. Aber der Herr ist der Herzenskundige. Ale Pan dokładnie wie, co jest w swoim sercu. Der wusste genau, on wiedział dokładnie, in welchem Zustand diese Frau war. Dokładnie wiedział, jakim była stanie ta kobieta. Denn diese Frau hört vom Herrn, lass zuerst die Kinder gesättigt werden. I ta kobieta słyszy od Pana takie słowa, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci. Es ist also eine gewisse Zurückweisung ihrer Bitte. W tych słowach jest pewnego rodzaju oddalenie jej prośby. Ist er nicht die Liebe? Czy Pan nie jest miłością? Ist er nicht voller Barmherzigkeit? Czy on nie jest tym, który jest pełen miłosierdzia? Natürlich ist er das und bleibt es auch. Oczywiście, że on takim jest i zawsze pozostaje takim. Aber hier geht es darum, den Glauben dieser Frau herauszustellen. Ale tu chodzi o coś innego. Pan Jezus, znając ten stan, on chce, aby wiara tej kobiety, ona wyszła na światło. I lese 1 Petrus 1. Z pierwszego listu Piotra 1 przeczytamy do tego. Vers 7. 6 i 7. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba zasmuceni, bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowywane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Er wollte diesen Glauben hervorbringen, dass wir ihn auch kennenlernen. On pragnął wydobyć na światło tę wiarę, abyśmy i my mogli ją poznać. Dass wir ermutigt werden, auch in unserer Situation, zu glauben. Abyśmy mogli być również tym pokrzypieni w naszej sytuacji, która jest podobna czasem. Gott in seiner Souveränität hat im Alten Testament festgelegt, Israel hat eine Voranstellung. Bóg w swojej suwerennej mocy już w Starym Testamencie postanowił, że Izrael będzie miał pierwszeństwo. 5. Mose 7 macht das zum Beispiel deutlich. 5. Mojżeszowa 7 na przykład mówi o tym wyraźnie. Gott ist absolut gerecht. Bóg jest absolutnie sprawiedliwy. Aber in seiner Souveränität kann er dem einen mehr geben als dem anderen. Ale w swoim suwerennym działaniu on ma pełne prawo, aby komuś więcej dać niż innemu. Und dennoch bleibt er gerecht. A mimo to pozostaje sprawiedliwy. Er kann einem das Königtum geben, dem anderen nicht. Komuś może dać królestwo, a drugiemu nie. Es ist gerecht. Jest sprawiedliwy. Es ist ein Ausdruck seiner Souveränität, dass er das macht. Ale jest jednocześnie to wyrazem jego suwerennej mocy. Israel eine Voranstellung gegeben. I w tej suwerennej mocy Bóg postanowił, że Izraelowi da pierwszeństwo. In der Haushaltung der Gnade kennen wir diese Voranstellung Israels nicht mehr. W tym obecnym czasie łaski nie znamy już Izraela jako tego, który ma pierwszeństwo do wszystkiego. Efezjan 2 zum Beispiel, können wir auch mal lesen, die Stelle. Można przeczytać jeden wiersz do tego z Efezjan 2. Vers 11 und 12. 11 i 12 wiersz mówi nam tak. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy byliście. Vers 14-15. I jest napisane tutaj, że staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,
On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Im tausendjährigen Reich wird es wieder einen Unterschied geben. Później, gdy minie czas łaski, znowu różnica powstanie w tysiącletnim królestwie. Da wird vor der ganzen Welt wieder sichtbar werden, dass Israel eine Voranstellung hat. To znaczy, że znowu nastanie czas na tej ziemi, że cały świat będzie wiedział, że pierwszeństwo ma Izrael. Der Segen Gottes wird vom Himmel. Bóg będzie błogosławił z nieba. Auf Israel fließen. I przede wszystkim to błogosławieństwo popłynie najpierw na Izraela. Und von Israel sich auf die Erde verteilen. I z Izraela będzie to ono się rozdzielać na całą ziemię. Also, der Herr sagt, lass zuerst die Kinder gesättigt werden. Das ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen. A więc Pan Jezus, zgodnie z tą myślą o tym pierwszeństwie, mówi do tej niewiasty, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci. Bo niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Mit den Kindern meinte also Israel, mit den Hunden die Nationen. A więc miał na myśli dzieci to Izrael, a te szczenięta to narody. Und dann sagt diese Frau etwas, was zu Herzen gehen ist. I pan, ta kobieta, gdy słyszy te słowa, ona mówi coś, co naprawdę może poruszać serce. Sie sagt ja, Herr. Ona mówi, tak, Panie. Gewaltig, nicht? Czyż to nie jest potężne? Die Aussagen des Herrn Jesus einfach annehmen. Czy to nie jest niesamowite, że ona tak z prostotą przyjmuje wypowiedź Pana Jezusa? Die Umstände einfach annehmen. Jak wielkie to jest przed Panem, gdy przyjmujemy okoliczności. Welch eine Energie des Glaubens. Jakaż energia wiary stoi za tym. Welch eine Erwartungsgewissheit des Glaubens steht auch dahinter. Jakieś oczekiwanie, jaka pewność wiary, że nie zostanie zawstydzona, stoi za tym. Wie viel Not gibt es heute in der Gesellschaft und auch im Volke Gottes, in dem wir nicht ein Ja finden zu den Wegen. Ileż biedy jest dzisiaj w świecie, nawet i między wierzącymi, dlatego, że nie potrafimy z serca powiedzieć tak, Panie, wobec Jego dróg, jakimi nas prowadzi. Wenn wir ein Ja finden, dann kommt tiefer Frieden ins Herz. A gdy powiemy tak, Panie, to wtedy w sercu mnoży się Jego pokój. Man sieht, diese Frau hat viel, viel gelernt. Widać wyraźnie, że ta kobieta wiele, wiele się nauczyła. Das ist wie so ein Brillant, nicht? To jest jak pewien brylant tutaj w Słowie Bożym. Ein geschliffener Diamant. Taki oszlifowany diament. Gott hat ihn geformt. To Bóg go tak uformował, przygotował. Und bringt diesen Brillant an dieser Stelle vor unsere Herzen. I w tym miejscu on ten brylant stawia, aby nam zaprezentować przed naszymi sercami to. Der Satz geht aber weiter. Bo tutaj się nie kończy ta historia. Jetzt sehen wir die Kühnheit des Glaubens. Tu widzimy tą śmiałość wiary. Ona mówi tak. Die Frau sagt, und doch fressen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrumen der Kinder. Ale jednak szczenięta jedzą z okruszeń dzieci. Mit anderen Worten, Israel hat einen Vorrang, ich erkenne das an. Innymi słowy, ona mówi, tak, Izrael ma pierwszeństwo, ja to w pełni uznaję. Aber da ist doch noch die Barmherzigkeit. Ale jeszcze jest i miłosierdzie dla innych. Und im natürlichen Leben ist es schon so, dass wenn etwas runterfällt, der Hund kommt und es aufnimmt. I w naturalnym życiu jest dokładnie tak. Nie jest dla psów, co przygotowujemy na stół, ale jak ktoś spadnie, przychodzi szczenie i zwyjada. Ich habe keine Rechte. Nie mam żadnych praw, ona mówi do pana. Meine Tochter hat keine Anrechte. I mówi, moja córka też nie ma żadnych praw. Aber ich bitte um deine Barmherzigkeit. Ale proszę cię o twoje miłosierdzie. Welch eine Kühnheit. Jaka śmiałość. Die Frau beeindruckt uns. I ta kobieta naprawdę, ona wzrusza swoim postępowaniem. Aber in unseren Herzen verneigen wir uns vor dem, der diese Frau so herangebildet hat. Ale w naszych sercach my się skłaniamy w uwielbieniu wobec tego, który to serce tej kobiety tak ukształtował. To jest Boga. Dann heißt es in Vers 29. 29 wiersz nam mówi: Um dieses Wortes willen gehen. Z tego powodu tego słowa. Idź, kobieto. Demon wyszedł z córki twojej. Der Dämon ist ausgefahren. Ja. Das Wort des Herrn genügt. Jedno słowo Pana, ono wystarcza.
Sie glaubt vollkommen dem Herrn. Ona całkowicie ufa Panu, wierzy Panu. Dann geht sie nach Hause. I wraca do domu swego, już nie rozmawiając więcej. Und sie findet das Kind auf dem Bett liegen. I znajduje rzeczywiście, jej córeczka leży na łóżku, ale demona nie ma. Und Dämon ist nicht da. Dämon war ausgefahren. Ja. Wie schön. Jakże piękne to jest. Glauben zugunsten eines anderen. Wiara, która działa na korzyść innych. Die Kühnheit des Glaubens. Ta śmiałość wiary. Die Energie des Glaubens. Ta energia wiary. Ein ähnliches Wort haben wir noch in Verbindung mit dem Hauptmann, dessen Knecht krank war. Podobne słowo w podobnym sensie znajdujemy do tego przełożonego, tego setnika zdaje się, który za swoim sługą wstawiał się w ten sposób. So ein Glauben habe ich nicht mein Israel gefunden. I Pan Jezus musi to tak podkreślić w słowach: takiej wiary nawet nie znalazłem w Izraelu. Welch eine Freude muss das für den Herrn gewesen sein. Jakąż to radością musiało być dla Pana Jezusa. Bei diesem massiven Widerstand, den er hier erlebte. W tym napierającym takim z mocą, w masie sprzeciwie wobec Niego. Er fand hier eine Seele. Że znajdował takie dusze jak ta. Die ihn ehrte. Które go czciły. Die seine Gnade annahm. I które przyjmowały Jego łaskę. Die verändert wurde durch die Gnade. Gdzie wszystko zostało zmienione przez łaskę Bożą. Die ein Segenskanal war für die Tochter. Tak jak tu, gdzie ta kobieta stała się tym kanałem przepływu błogosławieństwa dla swojej córki. Und das möchten wir doch auch. My też tak chcemy. Wir haben doch auch alle solche, die uns not machen. My też mamy takie sprawy i rzeczy, które nas trapią. In der Familie. W rodzinie. In der Nachbarschaft. W sąsiedztwie. Beten vielleicht jahrelang schon. Może latami modlimy się. Wollen wir uns nicht ermuntern lassen. Ale pozwólmy, by to nas pokrzepiło, co tu napisane. Auch im Glauben immer wieder zu dem Herrn zu kommen. Aby znowu przyjść z energią wiary do Pana. Und die Not im Vertrauen an sein Herz zu legen. I tą udrękę w zaufaniu do Niego po prostu mu przedłożyć, położyć na jego, Jemu na serce. Komm zu der zweiten Begebenheit. Er kommt von Tyrus und Sidon wieder zu einem Ort in Israel. Gdy przechodzimy teraz do kolejnej tej wzmianki, która tu jest od 31 wiersza, Pan Jezus teraz z tego Tyru i Sydonu schodzi w granicę Izraela. Man hat so den Eindruck. Można mieć takie wrażenie. Dem Herrn ging es nur um diesen einen Kontakt, nicht? Że Panu Jezusowi niemalże chodziło tylko o ten jeden kontakt tam. Hat sich da eingeschlossen, sag ich mal, in diesem Haus. Można powiedzieć, Pan tam się zamknął w otoczeniu tego jednego domu. Und er ist ja der allwissende Gott. Jest przecież wszechwiedzący Bogiem. Wusste, einmal klopft es. I on wiedział, tu ktoś zapuka. Da steht diese zubereitete Seele vor der Tür. I tam stoi ta gotowa dla rozmowy z nim dusza. Dann wird der Glaube, der in Israel nicht gefunden wurde, bei einer Ausländerin sichtbar. I tam widzi wiarę, której nie znalazł w Izraelu, dokładnie tam, w tej kobiecie. Er kommt in den See von Galiläa. I Pan Jezus teraz przychodzi w okolice tego jeziora galilejskiego, czy morza galilejskiego. In das Gebiet von Dekapolis. Do ziemi dziesięciogrodzia. Wir schlagen mal ein bisschen zurück, Kapitel 5. Jak otworzymy Słowo Boże trochę wcześniej, w 5 rozdziale. Da geht es auch um die Dekapolis. To tam też działo się coś w dziesięciogrodziu. Es geht um den Mann, der besessen war. I tutaj der in den Grüften hauste. Chodziło o tego opętanego straszliwie człowieka, który mieszkał w grobowcach. Er hatte einen unreinen Geist, wird in Vers 2 gesagt. Który miał również ducha nieczystego. Er kam sogleich an, als er herkam. I nawet wybiegł naprzeciwko Pana, gdy Pan się tam pojawił. Er war also voll boshafter Energie. On był pełen kipiącej złej energii.
Die Grabstätten machen deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod, wie intensiv er mit dem Bösen zu tun hatte. Te grobowce, to gdzie zamieszkiwał, pokazuje, jak on był pogrążony w śmierci, w ciemności tej śmierci. Er war mit Ketten gebunden und konnte doch nicht Związano go łańcuchami, różnymi pętami i nie można było tamtym człowiekiem zapanować. Potężna moc szatańska widoczna jest w tym człowieku. Er war allgemein gefährlich. Niemand konnte on był, on sich był naprawdę niebezpieczny dla wszystkich. Bali się go, tego człowieka. Er schrie, krzyczał po prostu strasznym głosem. Ein Ausdruck seiner Seelennot. Było to jednocześnie wyrazem jego osobistego udręczenia. Zerschlug sich mit Steinem. I tłukł się kamieniami. Selbstverstümmelung. Takie to było po prostu, no, na sobie na szkodę wszystko. Ein Bild, wie es nicht schrecklicher sein kann, von einem Menschen unter der Sünde. Nie można sobie wyobrazić gorszego obrazu człowieka, który jest pod panowaniem grzechu. Und hinter sehen wir sitzen neben dem Jesus, ganz vernünftig. A później, właśnie w tym dziesięciogrodziu, na koniec widzimy go, jak on siedzi ozdrowiały, przy zdrowych zmysłach, odziany przy Panu Jezusie. Jest angezogen. Ja. Die Dämonen wollen die Schweine stürzen. Te demony prosiły choćby, żeby mogły wejść w to stado świni. Sie fragen den Herrn, dürfen wir in die Schweine stürzen? Mogą, pytają, czy możemy wejść w te świnie, aby one tam poginęły. Der sagt ja. Pan Jezus mówi tak. Und sie stürzen in die Schweine und die Schweine stürzen alle den Abhang hinunter in den See hinein. I widzimy, jak to całe stado zginęło później w falach morza. Die Menschen aus der Gegend kommen heraus. Ludzie jak na to reagowali? Przyszli z tej okolicy? Sagen, bitte verlass unsere Gegend, wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. I proszą, nie chcemy nic z tobą, nic wspólnego, idź stąd, prosimy cię, oddal się. Sie freuen sich nicht, dass der Herr diesen Gadarener gesund gemacht hat. Oni nawet nie wspominają żadnej radości nad tym, że Pan Jezus tego człowieka uleczył. Und der Herr sagt, ale Pan Jezus mówi do niego właśnie. Ja idę. Zweimal hat er ja gesagt, nicht? Dwukrotnie powiedział tak. Jetzt kommt die dritte Frage, der dritte Wunsch von dem Gadarener selbst. Ale przychodzi do jego uszu, dociera prośba tego człowieka uleczonego z Gadarena. Er sagt, Herr, ich möchte bei dir bleiben. On mówi, Panie, ja bym chciał przy Tobie zostać. Ist das eine schöne Frage? Czyż to nie jest coś pięknego, was ta prośba? A Pan Jezus co mówi? Er hat zweimal ja gesagt, jetzt sagt er nein. A Pan Jezus dwukrotnie powiedział tak do niego, a tu mówi nie, tu nie. Er sagt, geh hin zu den Deinen. Mówi, nie idź ze mną, idź do tych swoich. Erzähle, was der Herr an deiner Seele getan hat. I opowiedz im wszystko, co ci Bóg uczynił. Und dann geht dieser Mann sicherlich nach Hause und hat das erzählt. I z całą pewnością ten człowiek uczynił to. Jeder, der die Gnade Gottes erlebt hat, ist fähig, ein Zeugnis abzulegen. Oznacza to i dla nas, że każdy z nas, kto przeżył łaskę Bożą na sobie, jest zdolny, aby dać świadectwo o niej. Ein Evangelist berichtet davon, dass das in der ganzen Stadt gesagt hat. Was? Ein Evangelist berichtet, dass der Gadarener es in der ganzen Stadt bekannt gemacht hat. Można powiedzieć, pewien ewangelista w swoim mowie użył tego przykładu i mówił, że ten Gadarańczyk sprawił, że całe miasto znało Ewangelię. Und ein anderer Evangelist sagt, in der ganzen Dekapolis, also in diesen 10 Städten. A inny ewangelista tego żywa mówił więcej. W całym dziesięciogrodziu, 10 miast, znano dokładnie to. Er war kein Evangelist geworden, nicht? Aber ein Zeugnis konnte er ablegen. Ten człowiek, któremu to Pan uczynił, on nie był sam w sobie ewangelistą, a jednak umiał tą wieść tak roznieść. Das Herz war so voll. To serce było tak pełne, dass er gar nicht anders konnte. Że on nie umiał inaczej. Jak. Und in diese Gegend kommt der Jesus jetzt. Teraz, gdy czytamy dalej, to Pan Jezus znowu wchodzi do tej okolicy, do tej samej. Und sie bringen einen Tauben zu ihm. I tu przyprowadzają do niego głuchego, głuchoniemego. Wer bringt ihn? Kto to czyni? Vorher war die Mutter tätig. Przedtem widzimy matkę, jak się wstawiała za swoją córką. Hier steht es nicht. Ale tutaj nie wiemy.
Warum steht das hier nicht? Dlaczego tutaj nie czytamy o tym? Wenn es darum geht, eine Hilfe zu sein, dass Menschen den Herrn Jesus kennenlernen, gibt es sicherlich immer viele Personen. Jeżeli chodzi o to, aby dać się użyć jako pomoc, by ludzie mogli poznać Pana Jezusa, to wielu może to zrobić. Der benutzt viele Personen. Mal den, mal den. I Pan też używa wielu. Raz tego, raz tamtego, aby to uczynił. Und irgendwann kommt es dann zu der Bekehrung. I któregoś dnia dochodzi do nawrócenia tej konkretnej osoby. Ihr kennt alle die Geschichte, wo der Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ihre ist das Reich der Himmel. Znacie wszyscy tą historię, jak Pan Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie, bo do takich należy Królestwo Niebios. Auch in dieser Begebenheit ist nicht klar, wer die Kinder letzten Endes zum Herrn gebracht hat. Także i w tamtej historii nie jest ostatecznie jasne, kto przyprowadzał te dzieci do Pana. Czy mutter, czy matki, Vater, czy ojciec, Oma. Czy babcia to zrobiła. Es ist auch unerheblich. Nie jest to takie istotne. Wichtig ist, dass wir die Kinder zu dem Herrn bringen, nicht? Ważne jest, aby dzieci były przyprowadzone do Pana. Oder auch die Erwachsenen. Hier war es ein Tauber. Albo dorośli ludzie, żeby byli przyprowadzeni do Pana. Tak jak tutaj, ten głuchoniemy. Ktoś go przyprowadził. Was ist denn ein Tauber? Wiecie, co to, kto to był głuchoniemy? Ein Tauber ist natürlich einer, der nicht hören kann. Naturalnie głuchy to jest ktoś, kto nie może, nie ma słuchu. Aber das hat natürlich die geistige Komponente. Ale to ma też pewien głębszy komponent. Dieser Mann war nicht fähig, das Wort Gottes zu hören. Ten człowiek nie miał żadnej zdolności, aby słyszeć Słowo Boże. Er hatte innerlich eine Blockade. On wewnętrznie był zablokowany przed tym. Das kennen wir auch nicht durch persönliche Gespräche, nicht? Was in der Bibel steht. My znamy to u niektórych ludzi. Po prostu nie dociera do nich to, co w Biblii jest napisane. Nie, dziękuję. Aber hier waren welche, die haben diesen Mann zu dem Herrn gebracht. Ale jednak tu znaleźli się tacy, którzy przynieśli, przyprowadzili go do Pana. Und dieser Mann konnte auch schwer reden. I ten człowiek, on nie mógł też mówić. Tutaj jest napisane, głuchoniemy był. Im natürlichen Leben ist das ja oft so. Schlecht hören, bardzo heißt oft to auch schlecht reden. Bardzo to często jest tak właśnie, że jak ktoś jest głuchy, to jest też niemy. Erst müssen wir hören können, was Gottes Wort uns sagt, und dann können wir auch reden, dann können wir auch ein Zeugnis ablegen für den Herrn. Najpierw sami musimy przyjąć, usłyszeć i przyjąć, co Słowo Boże mówi do nas, abyśmy mogli wtedy użyć naszego języka i innym przekazać. Wieder sehen wir diese demütige Haltung, sie bitten ihn. I znowu widzimy to tutaj pokorne usposobienie wobec Pana, prosili go, jest napisane. Dass er ihm die Hand auflege. Aby położył na nie rękę. Hier können wir sagen, możemy powiedzieć, wir können dem Herrn keine Vorschriften machen, nicht? Ob er die Hand auflegt oder was anderes macht. Możemy powiedzieć, przecież nie możemy Panu wyznaczyć, co on ma robić, czy on ma rękę położyć, czy jak on ma się zachować. Die Schwester in Bethanien sagten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Was? Die Schwestern in Bethanien sagten, dem Herrn, der, den du lieb hast, ist krank. Była taka okoliczność, kiedy siostry z Betanii przyszły do Pana i powiedziały mu, Panie, ten, którego miłujesz, jest chory. Seine Gedanken sind ja immer höher als unsere Gedanken, nicht? Ale jego myśli są zawsze wyższe znacznie niż nasze myśli. Seine Wege, wie er seine Gedanken umsetzt, sind auch immer höher. I drogi jego, w jaki sposób on chce osiągnąć pewien skutek, są też daleko wyższe niż nasze. Er überblickt ja alles. On ma wszystko pod kontrolą, wszystko widzi dokładnie, całe położenie. Er nimmt diesen Mann von der Volksmenge. I Pan Jezus wie, co ma czynić i bierze go na bok od tego ludu. Ein sehr schöner Gedanke. Es ist immer eine Sache zwischen einer einzelnen Seele und dem Heiland. I to pokazuje, jak Pan Jezus go bierze na osobność, że zawsze takie wewnętrzne uleczenie to jest sprawa osobista między Panem Jezusem a tą osobą. Weil wir auch jetzt mit mehreren Personen hier sind. Nawet jeżeli jesteśmy teraz tutaj grupą, es ist immer eine persönliche Sache gleichzeitig auch. Jest to jednocześnie osobistą sprawą, to co się tu dzieje między tobą a Panem Jezusem. Das gilt für die Belehrung wie auch für das Evangelium.
Zarówno to dotyczy nauczania, jak i głoszenia Ewangelii. Und jetzt sehen wir sieben Tätigkeiten des Herrn. Ich nenne sie erstmal. Tu widzimy siedem rzeczy, które czyni Pan Jezus, jedna po drugiej. Er nimmt ihn für sich selbst. Najpierw Pan Jezus go odprowadza, tak żeby być z nim na osobności. Er legt den Finger in die Ohren. Następnie wkłada palce swoje w jego uszy. Er spi. Splunął Pan Jezus. Er rührt seine Zunge an. Dotknął się jego języka. Er blickt auf zum Himmel. Spojrzał w niebo. Er seufzt. Westchnął. Er spricht. I rzekł. Werde aufgetan. Otwórz się. Das, was er tut, ist immer vollkommen. To, co Pan Jezus czyni, zawsze jest doskonałe. Und es fängt damit an, dass es sagt, den Finger in die Ohren legte. Ale zaczęło się od tego, że włożył swoje palce w jego głuche uszy. Der Herr weiß, wo bei mir und bei dir der wunde Punkt ist. Pan Jezus, mówiąc obrazowo, dokładnie wie, gdzie jest rana w twoim życiu i w moim. Das muss erstmal bereinigt werden. Das muss thematisiert werden. Ta sprawa musi zostać oczyszczona, innymi słowy Pan Jezus mówi. Tą sprawę trzeba uczynić tematem, abyś to zauważył. Und er spie aus. I on splunął. Ausspucken ist ja an für sich ein Bild. Jeżeli chodzi o Verachtung. Jeżeli chodzi o wyplunięcie czegoś, to jest to obrazowe przedstawienie największej wzgardy wobec czegoś. 4 Mojżeszowa 12 wyraźnie pokazuje tą sprawę. Hier spuckt der Sohn Gottes aus. Ale tu Syn Boży spluwa. Bei dem Herrn müssen wir die Schrecklichkeit unseres eigenen Zustandes erkennen und bekennen. Co to znaczy? Pan Jezus wzdrygał się na to. My musimy rozpoznać w obecności Pana Jezusa, jak on ohydę, jaką odczuwa wobec naszego złego stanu, naszego grzechu, grzeszności. Das ist eine ganz bittere Pille, nicht? To jest dla nas gorzka pigułka. Der Stolz, der uns Menschen angeboren ist, der hindert uns. Ta duma, jaka jest nam wrodzona i przyrodzona, ona każe nam inaczej postrzegać siebie samych. Er rührt die Zunge an. Pan Jezus dotknął się języka. Von uns aus sind wir unfähig, Gott zu loben. Die höchste Aufgabe mit der Zunge. Jeżeli chodzi o nasz naturalny stan, jakim się rodzimy, jesteśmy niezdolni do tego, aby prawdziwie naszego języka używać do chwały Bożej. Er möchte, dass wir unsere Zunge zum Zeugnis für ihn. Ale Pan chce ten język uzdrowić, aby on był teraz użyteczny do rozgłaszania chwały Bożej. Ein Bekenntnis muss abgelegt werden vor Gott und eventuell auch vor Menschen. Abyśmy byli w stanie teraz używać naszej mowy, naszego języka do tego, by nieść przed ludźmi i przed Bogiem świadectwo. Er blickt zum Himmel auf. Pan Jezus spojrzał w niebo. Nur vom Himmel kann das Heil Dlaczego? Kommen. Bo tylko z nieba może przyjść uzdrowienie dla nas. Das Ausspucken ist auch ein Hinweis darauf, dass nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus das Heil kommen kann. To, co Pan Jezus tu uczynił, jest jednocześnie świadectwem tego, że tylko u Pana Jezusa można znaleźć ratunek. Er seufzte. On jednocześnie westchnął. Der Zustand dieses Mannes hat eine tiefe Herzensübung bei ihm ausgelöst. Stan tego człowieka przeszył serce Zbawiciela. Er sah, was die Sünde angerichtet hat. On widział dokładnie, do czego doprowadził grzech. Und in welch ein Elend dieser Mann kommen würde noch, wenn er in dem Zustand verharren würde. I w jaki on nędzę jeszcze ten człowiek by wszedł dalej, gdyby trwał w tym stanie. Und dann spricht er dieses gewaltige Wort. I wtedy, gdy to wszystko się dzieje, Pan Jezus w tych okolicznościach ostatecznie dochodzi do tego słowa uzdrowienia, jakie wypowiada. Otwórz się. Und tatsächlich. Rzeczywiście otworzył się. Sogleich wurden seine Ohren aufgetan. Zaraz otworzyły się uszy jego. Spannt seine Zunge wurde gelöst. A więzy jego języka rozwiązały się. Er redete richtig. I mówił poprawnie. Welch eine Gnade Gottes. Jakaż łaska Boża. Eine Bekehrung. Nawrócenie. Ist eine einmalige Sache. Jest to rzecz
nie, wyjątkowa. Sie wird sofort auch sichtbar. Im geänderten Verhalten. Jeżeli naprawdę się dzieje, to staje się natychmiast widoczna. Postrzegają to inni. Dann sagt der Herr in Vers 36, dass keiner etwas erfahren sollte. Pan Jezus w 36 wierszu jeszcze do tego dopowiada, aby nikt o tym się nie dowiedział, nie mówił. Wie gesagt, der Widerstand war so groß in Israel. Ten opór w Izraelu, tak jak wcześniej mówiliśmy, był tak wielki, dass er diese Botschaft nicht mehr groß bringen wollte. Że Pan Jezus postanowił, że nie chce już, aby to poselstwo jego, ono stawało się wszem jawne. Was machen die Menschen? A co robili ludzie? Der sagt nein. On mówi nie. Die Menschen sagen nein, nein, müssen weiter sagen, immer weiter sagen, immer weiter sagen. A ludzie mówią, nie szkodzi, musimy dalej, dalej mówić. War das richtig? Czy to było w porządku? Nein, das war nicht richtig. Nie, to nie było w porządku. Wir meinen es manchmal gut und trotzdem ist es nicht gut. My myślimy, że to jest dobrze, ale jak Pan mówi nie, to nie jest dobrze. Wenn der Herr sagt nein, dann sollen wir auch das beim Nein bleiben lassen. Jeżeli Pan nie mówi nie, to powinniśmy pozostać przy tym jego nie. Reden hat seine Zeit und Schweigen hat seine Zeit, sagt Salomo. Salomon mówi, wszystko ma swój czas. I mówienie ma swój czas, i milczenie ma swój czas. Denn ein Schweigen kann manchmal auch ein ganz gewaltiges Reden sein, das kennen wir ja nicht. Bo czasami milczenie może większą mową być niż sama mowa. Dann kommt der schöne 37. Vers. Sie waren überaus erstaunt. Na koniec czytamy ten piękny 37. wiersz, że zdumiewali się mówiąc. Er hat alles wohl gemacht. Dobrze wszystko uczynił. Sie sagen, er macht sowohl die Tauben hören als auch die Stummen. Bo on sprawia, że nawet głusi słyszą i niemi mówią. Sie geben dem Herrn die Ehre, nicht? Oddają w tych słowach chwałę Panu. Wenn wir einmal am Richterstuhl des Christus offenbar werden, gdy któregoś dnia staniemy przed tą sądową stolicą Chrystusową, dann werden wir auch sagen, du hast alles wohl gemacht. To wtedy my również powiemy Panu, Panie, Ty wszystko dobrze uczyniłeś. Manchen Weg, den wir nicht erkennen konnten. Nie jedna droga, jakiej nie rozumiałem. Den er in seiner Weisheit und Liebe vorbestimmt hat. Którą On postanowił w swojej mądrości i miłości wobec nas. Wo wir vielleicht sehr gelitten haben. Gdzie może nawet mocno cierpieliśmy, idąc nią. To powiemy mu, Panie, Ty wszystko dobrze uczyniłeś. I będziemy mogli przynieść mu uwielbienie naszych serc. Wir haben also zwei Begebenheiten, wo die Gnade Gottes in besonderer Weise hervorstrahlt. A więc dwa fragmenty Słowa Bożego mogliśmy rozważyć, w których łaska Boża w szczególny sposób promieniała. Die erste Begebenheit. Pierwsza. In Verbindung mit den Nationen. W odniesieniu do narodów. Und wir alle sind ja von den Nationen. My wszyscy jesteśmy takimi z narodów. Der Jesus wird all diejenigen, die eine Beziehung zu ihm bekommen haben in der Zeit, in der wir heute leben. Ale Pan Jezus pragnął błogosławić wszystkich, którzy do Niego przyszli, tak jak teraz w czasie łaski. In das Haus des Vaters einführen. On chce nas wszystkich prowadzić w najściślejszą społeczność z sobą w domu Ojca. Die zweite Begebenheit, a druga bezog sich auf Israel. Okoliczność odnosiła się do Izraela. Der Jesus wird den gläubigen Überrest in die Segnung des Saußischen Reiches, die angekündigt worden sind, einführen. Że Pan Jezus tą wierzącą resztkę uleczy i ich głuchotę, i niemowę, i wprowadzi do błogosławieństw tysiąclecia. Und alle werden dann sicherlich zusammen sagen, er hat alles wohl gemacht. I wszyscy ostatecznie powiedzą wobec Pana, Panie, dobrze wszystko uczyniłeś. Oder wir werden sagen, du hast alles wohl gemacht. A my będziemy mogli się do tego przyłączyć, dobrze wszystko uczyniłeś. I będziemy mogli przynieść mu uwielbienie z naszych serc. Ein ernster Vorspann. Ernster Vorspann. To jest... Tak, die Verhärtung in Israel, die wir vorher gesehen haben. Ta zatwardziałość w Izraelu, którą wcześniej widzieliśmy. Aber die Gnade Gottes führt bei den Ausländern zum Ziel. Ona spowodowała, że łaska Boża zaczęła działać w narodach i ona aber doprowadzi do celu, ale również i ostatecznie obejmie i Izraela. Die ratschlüsse Gottes werden immer in Erfüllung gehen.
wszystkie zamiary Boże, one zawsze się wypełnią. Nie tą drogą, to inną.